Witam was wszystkich, ja się nazywam Nyx, a to jest moja kuchnia. Witajcie w kolejnym odcinku, dzisiaj przedstawię wam bardzo prosty, ale bardzo, bardzo skuteczny proszek, który jest przede wszystkim wykorzystywany do oczyszczania ze wszystkich złych duchów, ze złych wpływów, również z klątw i to jest naprawdę bardzo silna mieszanka, taka bardzo mocno egzorcyzmująca, która na przykład właśnie przydaje się w czasie bardzo konkretnego zagrożenia. Ja nazywam ją trójsolą, bo składa się ona z trzech soli. I tak naprawdę składa się ona dokładnie z trzech soli i trzech olejków. Czego będziemy potrzebowali, żeby zrobić tą sól? Otóż będziemy potrzebowali soli poświęconej, będziemy potrzebowali soli Epsom, czyli siarczanu magnezu i będziemy potrzebowali kamfory, także w formie takiej właśnie białej soli. Będziemy również potrzebowali trzech olejków, to jest olejek wrotyczowy, olejek chyzopowy i olejek miętowy. No więc przystąpmy może do wykonywania tej mieszanki. Na początek, jak zawsze, musimy się pomodlić nad wszystkimi składnikami roślinnymi. W tym wypadku są to trzy olejki. No i oczywiście sól kamforowa też jest pochodzenia roślinnego. Pamiętajcie zawsze, że modlitwa serca jest najsilniejsza. Możecie się modlić w dobus, który się wami opiekuje. Możecie się również modlić do przodków. To nie jest istotne. Ważne by było, aby ta modlitwa była szczera. I zwłaszcza w tym zaklęciu jest ona bardzo, bardzo ważna, gdyż ta sól właśnie ma wspomagać nas w walce z jakimiś wszystkimi niższymi i wrogimi siłami. Także ja teraz właśnie przejdę do modlitwy. W porządku, nasze roślinne duchy zostały przebudzone, są gotowe do pracy i są gotowe do tego, aby nas wspomóc. My zaś przystępujemy do wykonania samej soli. Sól wykonujemy w ten sposób. Już w jakiejś niewielkiej miseczce łączymy trzy części. Soli poświęconej. O, troszeczkę mi się przesypało. Właściwie patrząc na nią, myślę, że mogę ją troszeczkę zdrobnić. Będzie to mądre i słuszne i zbawienne. Nie jakoś bardzo, ale odrobinkę. Myślę, że wystarczy. Tak, żeby po prostu dobrze się mieszała z innymi solami. Bierzemy jedną część siarczanu magnezu. Oczywiście sól poświęcona sama w sobie ma bardzo silne właściwości egzorcyzmujące i powstrzymujące wszelkie wrogie siły, natomiast sól gorzka również posiada bardzo silne właściwości oczyszczające, właśnie również dlatego, że jest tak zwaną solą gorzką. Sól Epsom jest też znana ze swoich bardzo, bardzo silnych własności oczyszczających. I trzecim rodzajem soli, który tutaj dodajemy, jest kamfora, sól kamforowa. O, też będę, widzę, że będę ją musiał troszeczkę rozbić. I również jej dodajemy jedną część. Jak działa kamfora, opowiem za chwilkę, tylko ją rozdrobnię. Mówiąc kamforę, musicie pamiętać, żeby właśnie nie uderzać za mocno, bo wtedy jest ją troszeczkę łatwo skleić ze sobą. Ja to zrobiłem chyba w jednym miejscu, niestety. Trzeba tak z wyczuciem kuszyć. O tak. Kamfora działa w ten sposób, że odsyła wszystkie duchy, które chcą nam robić jakiekolwiek problemy, a przyciąga do nas pomocne siły, więc w tym wypadku przyciągnie również właśnie do nas pomoc przodków, pomoc różnego rodzaju bóstw. Natomiast tak jak pozostałe dwie sole, jest ona kryształem, więc ma zdolność wiązania w sobie negatywnych energii. I te trzy sole stanowią podstawę naszej trójsoli i podstawę naszego magicznego proszku.
Do nich dodawać będziemy teraz różnorakich kadzideł. Na początek więc dodajemy tutaj 5 kropli hyzopu. Hyzop ma właściwości oczyszczające. Usuwa wszelkie zanieczyszczenia, także te obecne na bardzo, bardzo wysokim poziomie. Jest jedną z najcudowniejszych, najwspanialszych roślin, jeśli chodzi o oczyszczenie. Jedną z takich najbardziej wysokowibracyjnych roślin. Usuwa... właściwie... każdy wrogi wpływ, jaki mógłby, czy chciałby nam zagrozić, nawet jeżeli został rzucony z bardzo wysokiego poziomu, hyzop jest w stanie rozpuścić te wpływy. Następnie używamy mięty i mięty dajemy tutaj 3 krople. Poleciało mi 5 kropli, nic się nie stało. Mięta również służy oczyszczeniu, jest takim właśnie jak takie fala chłodnej, czystej energii, która zmywa wszystko, czego byśmy nie pragnęli. W połączeniu z kamforą sprawi to, że ta fala rozejdzie się po wszystkich astralnych ścieżkach i zmyje wszelkie wrogie siły, które mogłyby nam szkodzić. I na koniec dodajemy 3 krople w rotyczu. Rotycz jest kolejną wspaniałą oczyszczającą rośliną, która usuwa wszystkie larwy astralne, wszystkie takie jakieś podczepione do nas dziwaczne byty, jak również usuwa wszelkie jakieś takie kanały energetyczne, którym ktoś mógłby chcieć ściągać od nas energię. One również są zamykane, ale przede wszystkim tak jak w rotycz usuwa różnego rodzaju pasożyty i usuwa robactwo, tak samo usuwa robactwo i pasożyty na poziomie duchowym. Muszę przyznać, że ta sól naprawdę wspaniale i bardzo mocno pachnie. I tak właśnie wygląda nasz gotowy produkt. Właściwie jeszcze nie gotowy, gotowy technicznie, ponieważ aby był gotowy jeszcze teraz, musimy się nad nim pomodlić. I ja to oczywiście teraz jeszcze raz uczynię. Na koniec tą naszą sól oczywiście sypujemy sobie do słoiczka i możecie jej używać rozsypując, no tak, tradycyjnie używa się ją rozsypując ją na przykład na osobę, która w jakiś sposób może być opętana, czy może mieć tego typu duchowe problemy, że są przy niej jakieś drogie byty. Możecie również dodać jej do kąpieli oczyszczającej lub wykorzystać w wszelkich rytuałach oczyszczenia, właśnie dodając do wody, posypując przedmioty, posypując osoby, także posypując pomieszczenia. Ale pamiętajcie, że to jest naprawdę silny środek i on nie nadaje się do każdego oczyszczenia, tylko do takich, w których naprawdę mamy do czynienia z działaniem wrogich bytów, z działaniem wrogiej magii, z bardzo konkretnym działaniem. Można powiedzieć z takim... potrzebujemy jakiegoś rodzaju egzorcyzmu. Nie tyle oczyszczenia, co egzorcyzmu. Ta sól jest naprawdę doskonała do tego celu. Ja generalnie nie jestem specjalnie fanem egzorcyzmów i zwykle się z duchami dogaduję, aczkolwiek są sytuacje, w których tak naprawdę niestety nie ma innego wyjścia, bo na przykład jakiś wrogi mag wysyła przeciwko nam ducha, który nie za bardzo ma wybór, prawda? Więc w takich wypadkach jest to jak najbardziej bardzo, bardzo pozytywna mieszanka, bardzo pozytywny proszek. Jest też bardzo mocny, wystarczy jego szczypta. Nie używa się go do zabezpieczania miejsc, raczej właśnie do takiego bardzo mocnego oczyszczenia, usunięcia wszelkich negatywności. Proszę bardzo, tak wygląda nasza trójsól. No i właściwie w dzisiejszym odcinku to tyle. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Mam nadzieję, że ta mieszanka, którą Wam zaprezentowałem, będzie dla Was pomocna.
Chociaż mam też nadzieję, że nie będziecie musieli używać sami i nie będziecie jej nigdy potrzebowali. W każdym razie pamiętajcie o tym koniecznie, żeby dać łapkę w górę i pamiętajcie również o tym, żeby zasubskrybować kanał, jeżeli jeszcze tego nie zdołaliście zrobić, gdyż wspiera to ideę magicznego odrodzenia, no i wspiera to oczywiście również istnienie Kuchni Czarownika, dzięki czemu mogę wam pokazywać coraz wspanialsze, ciekawsze i dziwniejsze mikstury, które mogą wzmocnić waszą sztukę i wspomóc wasze życie, aby stało się ono bardziej spełnione. Ja na dziś dziękuję i do następnego zaklęcia.